our sets. Najczęściej biją i palą dziewczyny. Haiti. Z jednej strony piękne malownicze krajobrazy i turkusowo-błękitne wody Morza Karaibskiego, a z drugiej bezlitosne armie gangów. Gangi walczą o kontrolę nad terytorium Haiti, kraju znajdującego się w spirali od czasu zabójstwa prezydenta Juvenil Moisa. Ludność cywilna, uwięziona między brakiem prawa i porządku a gangami przestępczymi, jest czasami lepiej uzbrojona niż policja. Kiedy w 2021 roku doszło do zamachu na haitańskiego prezydenta Juvenela Moisa, zaledwie miesiąc później, 14 sierpnia, kraj dotknęło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,2 w skali Richtera, którego epicentrum znajdowało się około 150 km od stolicy Haiti. To między innymi po tych wydarzeniach państwem pogrążonym w chaosie, nie mogącym podnieść się po francuskim kolonializmie i tragicznym trzęsieniu ziemi z 2010 roku, zaczęły bardziej rządzić gangi, od dawna rosnące w siłę niż tamtejsze władze. Co więcej, z roku na rok terroryzują one coraz większą część Haiti. To sprawiło, że rozpoczął się okres chyba najbardziej ekstremalnych przejawów przemocy, jakie pamięta ten kraj. Sekretarz generalny ONZ ostrzegał niedawno, że sytuacja na Haiti, a szczególnie w jej stolicy, osiągnęła poziom porównywalny z tym w krajach objętych konfliktem zbrojnym. W 2022 roku liczba zabójstw w Port-au-Prince, lub jak kto woli z angielskiego, Port-au-Prince, wzrosła o ponad 30% w porównaniu z rokiem poprzednim, a śmierć poniosło prawie 2200 osób. Liczba zamordowanych kobiet wzrosła o 75% i co gorsza, rok 2023 może okazać się jeszcze bardziej zabójczy. Tylko w kwietniu w wyniku stale rosnącej aktywności tamtejszych gangów zginęło ponad 600 osób. Natomiast w pierwszych trzech miesiącach tego roku udokumentowano prawie 400 przypadków porwań, co stanowi wzrost o ponad 70% w porównaniu z 2022 rokiem. Przywódca koalicji gangów, które kontrolują znaczną część stolicy Haiti, oznajmił, że chce obalić rząd i wezwał do masowych protestów. Natomiast ja, zanim wezwę lub bardziej zaproszę Was do nieco mrożącej krew w żyłach dalszej części dzisiejszego filmu, chciałem odrobinę zszokować Was tym, jak łatwo możecie nauczyć się języka obcego dzięki aplikacji Speakly. 5 razy szybciej możecie władać na przykład angielskim, który stał się wręcz nieodzownym elementem, ułatwiającym komunikację w wielu miejscach naszego globu. Apka ułatwi Wam również naukę języka niemieckiego, francuskiego. O, ten z pewnością byłby przydatny na Haiti, ale także melodyjnego hiszpańskiego, którym śmiało dogadacie się na malowniczej i gorącej Dominikanie, będącej sąsiadem właśnie Haiti. Nauka z aplikacją jest nie dość, że przyjemniejsza, to na dodatek skuteczniejsza dzięki temu, że uczy Was wyrażeń przydatnych w codziennym życiu. Po 10 godzinach korzystania z niej można mieć już 42% biegłości w danym języku, a po 100 będziecie mogli wymiatać prawie w każdej sytuacji. Dlatego by niewiele mogło Was zaskoczyć, zróbcie coś dla siebie i nauczcie się lub podnieście poziom wybranego języka obcego. Nauka ze Speakly to nie tylko czytanie i zapamiętywanie. W aplikacji znajdziecie ćwiczenia na pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu, a nawet rekomendacje muzyczne w języku, którego zdecydujecie się uczyć. Na dodatek Speakly jest dostępne zarówno na stronie internetowej, jak i na urządzenia mobilne, więc aplikację znajdziesz w Google Play czy App Store. Wypróbuj Speakly przez 7 dni, a otrzymasz 60% rabatu, jeżeli skorzystasz z rocznej subskrypcji. Polecam, link do Speakly macie w opisie, więc korzystajcie. A teraz, moi drodzy, ruszajmy z dzisiejszym, trzymającym w napięciu materiałem. Zapraszam. Co ciekawe, Haiti ma dość bogatą historię, bo ogłosiło swoją niepodległość w 1804 roku, co sprawia, że jest to drugie po Stanach Zjednoczonych do dziś istniejące państwo w Ameryce, a z drugiej strony z upływem lat stało się krajem rządzonym przez bezlitosne armie gangów, z ludnością ogarniętą skrajnym ubóstwem oraz brakiem perspektyw na lepsze jutro. Gdy zatem wspomniany wcześniej prezydent Haiti został zastrzelony we własnym domu przez grupę składającą się
głównie z zagranicznych najemników, w tym 26 Kolumbijczyków i co równie zaskakujące, w zajściu tym brało udział dwóch Haitańczyków z amerykańskim obywatelstwem. Sędzia prowadzący sprawę informował wówczas media, że dwaj Amerykanie z Haiti zeznali, że zostali zatrudnieni w charakterze tłumaczy przez internet. Ciekawe tłumaczenie, nieprawdaż? I tu by im się przydało spikli. Okej, ale koniec z żartami. Stwierdzając przy tym, iż rzekomo nie wiedzieli, że istnieje plan zabicia prezydenta, a jedynie jego zatrzymania, natomiast oni mieli ponoć pełnić jedynie rolę tłumaczy. No tak było. Nie zmyślam. Większość z zatrzymanych Kolumbijczyków okazało się być emerytowanymi żołnierzami armii kolumbijskiej, w tym jeden w stopniu kapitana. Jak podało BBC, najemnicy ci podczas przesłuchań zeznawali, że zostali zatrudnieni w celu zapewnienia bezpieczeństwa na Haiti. Pod koniec stycznia 2023 roku, po przetransportowaniu części z nich do USA, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w związku z tą sprawą przedstawił zarzuty im oraz innemu Amerykaninowi rezydującemu na Haiti, doktorowi Emmanuelowi Sananowi, intensywnie działającemu w haitańskiej polityce. Ów lekarz znalazł się wśród 11 osób aresztowanych i oskarżonych w USA po ekstradycji z Dominikany i Jamajki. Ale sprawa zamachu jest na tyle zagmatwana, że jedyną dotąd osobą, która przyznała się do winy, jest Rudolf Gir, haitańsko-chilijski biznesmen i, co jeszcze bardziej zaskakujące, były handlarz narkotykami oraz informator rządu USA, który spiskował z grupą kolumbijskich najemników, aby 7 lipca 2021 roku zamordować prezydenta Moisia w jego domu. Prokuratorzy podczas rozprawy w Miami oskarżyli Gira o to, że wyposażył w broń najemników, doprowadzając tym samym do śmierci prezydenta. Dlatego uznano go za mózg całej operacji, a amerykański sędzia federalny José Martínez wydał wyrok skazujący na dożywocie. W dokumentach sądowych z rozprawy stwierdzono, że przekupił część członków ochrony prezydenta oraz że zapewnił personel i fundusze, aby porwać Moisia, ale spisek zakończył się jego morderstwem. Współspiskowcami okazali się być politycy, biznesmeni i osobistości wojskowe, w tym były senator z Haiti, a także Amerykanin haitańskiego pochodzenia Joseph Vincent i wspomniany wcześniej emerytowany kapitan armii kolumbijskiej Riviera oraz Antonio Intriago, wenezuelski właściciel prywatnej firmy ochroniarskiej z Miami. Sąd na Florydzie orzekł, że grupa rzekomo początkowo skupiała się na porwaniu, ale ostatecznie doprowadziła do spisku mającego na celu zabicie prezydenta. Opisany pokrótce zamach na haitańskiego prezydenta okazał się jednak być tylko początkiem pasma klęsk, jakie dotknęły w ostatnich latach ten kraj, bowiem stał się swoistym impulsem dla innych grup dążących do przejęcia władzy na Haiti. Jest to także dość wyraźny dowód na to, że część tamtejszych polityków to ludzie wręcz sponsorowani przez świat przestępczy, a także z szemranymi typkami mającymi powiązania z rządem amerykańskim. Oczywiście większość obecnej przemocy można przypisać gangom, które urosły w siłę i rozszerzyły swój obszar działań. Choć przez dziesięciolecia ograniczali się do slumsów w dużych miastach, obecnie szacuje się, że mogą oni kontrolować nawet 80% Port-au-Prince, w którym mieszka około 3 milionów ludzi, a także główne trasy prowadzące do stolicy. W pobliżu największych portów gangi często porywają ciężarówki towarowe. Blokowały także główny terminal naftowy na Haiti, powodując niedobory paliwa, które mają oczywiście straszne skutki dla kraju o wyjątkowo zawodnej sieci energetycznej. Rządy gangów na kluczowych drogach zakłóciły także łańcuchy dostaw i zwiększyły koszty transportu towarów, podnosząc tym samym ceny żywności dla i tak już zubożałej populacji i wyczerpując zapasy podstawowych artykułów. Uważa się, że około połowa Haitańczyków nie ma obecnie bezpieczeństwa żywnościowego. Większość ze 165 tysięcy osób przesiedlonych na terenie kraju uciekło ze swoich domów z powodu przemocy gangów. Zdobyły one także mocniejszą pozycję poza Port-au-Prince, głównie w dolinie Artibonit, rolniczej strefie niezbędnej dla zaopatrzenia kraju w żywność, położonej na północ od stolicy. Wszechobecna przemoc osiąga swój szczyt na frontach bitew oddzielających terytoria rywalizujących ze sobą gangów.
W slumsach, położonych na północ od stolicy, snajperzy z koalicji gangów, znanej jako rodzina G9, często strzelają na oślep do cywilów mieszkających w dzielnicy Brooklynu, kontrolowanej przez konkurencyjny sojusz gangów. G9 okresowo zamyka także jedyną, w miarę przejezdną drogę do tej okolicy, uniemożliwiając ludziom dojazd do pracy i szkoły, utrudniając przy tym odbiór odpadów napływających na te tereny ze stolicy oraz zakłócając dostawy żywności i wody pitnej. To śmiercionośne połączenie zalegających wszędzie śmieci, tak w miastach, jak i poza nimi, oraz braku wody pitnej przyczyniło się do odrodzenia się epidemii cholery jesienią 2022 roku. To, jak bardzo niebezpieczne i generalnie trudne są obecnie warunki nawet w samej stolicy Haiti, najlepiej chyba uzmysłowią wam ci panowie. Za to śmieci zauważyłem o wiele więcej. Tomek spytał kierowcę o przyczynę. Przez kilka miesięcy jakby miasto było kontrolowane przez gangi, nie funkcjonowały żadne służby miejskie, nie było sprzątane. No i mamy typowo haitiańską, a właściwie portopreńską sytuację. Otóż mieliśmy kontakt do kierowcy od naszej koleżanki, która mieszka w Haiti. No i ten kontakt dzisiaj nie odpisywał od rana na wiadomości, nie odzwaniał. Skontaktowaliśmy się z nią znowu i ona powiedziała, że on się trochę obawia z nami jeździć, dlatego że były właśnie te strzały, że ciągle to słychać i że niechętnie ogólnie. No ale ona później do niego zagadała i powiedziała, że my nie chcemy jeździć przynajmniej teraz w żadne miejsca takie ryzykowne, tylko po prostu Tomek chce im pokazać Port-au-Prince, żebym sobie zobaczył jakieś ciekawe miejsca tutaj, najbardziej charakterystyczne dla tego miasta. No i w końcu się do niego dodzwoniliśmy przed chwilą i powiedział, że może jechać, ale że musi wziąć ze sobą swojego kolegę policjanta ze względów bezpieczeństwa, że gdyby coś się działo, kolega policjant dzwoni, przyjeżdżają jego koledzy policjanci i nas wyciągają. Także takie dylematy i takie jeżdżenie po Port-au-Prince. Czekamy teraz na nich i zaraz ruszymy. A tak przy okazji, pozdrawiam serdecznie mojego imiennika Tomasza i Bartka z kanału Bez Planu. Trzymajcie się bezpiecznie, panowie. Hej. Z pewnością kilka czynników, które nałożyły się na siebie, umożliwiło gangom steroryzowanie niemal całego Haiti. Historycznie rzecz biorąc, gangi utrzymywały bliskie więzi z politykami i wpływowymi biznesmenami, którzy oferowali im fundusze, broń i ochronę prawną w zamian za ich usługi. Na dodatek część z ich przywódców to albo byli policjanci, albo byli żołnierze. Jaskrawym przykładem może być tutaj Jimmy Chizier. Były policjant, który stoi na czele koalicji gangów i chce obalić rząd. W ostatnich dniach przemaszerował on nawet z grupą swoich uzbrojonych ludzi, blokując część ulic stolicy i publicznie ogłosił, że zamierza obalić premiera Ariela Henry'ego wszelkimi możliwymi środkami, włącznie ze zbrojnym wystąpieniem przeciwko ludziom sprawującym obecnie władzę. To pokazuje najlepiej, że w miarę jak gangi nabrały większej biegłości w wymuszeniach i porwaniach dla okupu, stały się również znacznie bardziej samowystarczalne, poświęcając mniej czasu i energii na służbę interesom swoich dawnych sponsorów. Mając większą niezależność, przywódcy grup przestępczych powiększyli swoje bogactwo i władzę poprzez coraz brutalniejsze przejawy przemocy, aby umocnić swoją kontrolę nad społecznościami. To oni przejęli w dużej mierze kontrolę nad rynkiem paliw, wody i żywności. Instytucje państwowe po prostu nie dają sobie rady z kontrolowaniem przestępczości, nie potrafiąc tym samym zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom. Tak naprawdę po zamachu na Moisiera i kolejnym trzęsieniu ziemi większość z przedstawicieli tamtejszej władzy stało się słabymi i jeszcze bardziej skorumpowanymi lub zastraszonymi figurantami. Ale w wielu przypadkach nawet łapówka nie daje gwarancji, że na Haiti uda się cokolwiek załatwić. Kraj stał się w wielu jego częściach wręcz ekstremalnie niebezpieczny, przez co sami Haitańczycy przestrzegają turystów przed podróżowaniem, a odważnych globtroterów, decydujących się na odwiedzenie ich kraju, uważają za niemal szalonych. Jestem oficjalnie w Haiti, jest rozp***l. Tyle na razie mogę powiedzieć. Zbijają mi piony, mówią, że jestem dobry wariat. Jestem na imigracyjnym i mam problemy na granicy z łapówką. Jak wrócę, ochłonę, powiem wam jeszcze raz dokładnie, co się stało, powiem wam, że... A więc jestem już w pokoju, to jest legalna łapówka, którą zapłaciłem na granicy w postaci 10 dolarów. Tutaj jest napisane, że jest 10, ale najpierw mówili 30, później 20, później 10.
No i co? Powiedzieli do mnie, że to jest zły czas na odwiedziny, że teraz, tak jak mówiłem, że są porwania, że są morderstwa, że nie ma w ogóle policji w mieście, że jest straszna rzeźnia, że są protesty, że ciężko cokolwiek zrobić. No i mówię, ja mu powiedziałem, że tak trzeba, chcę wjechać, że panie, mówię, wezmę autobus, 40 minut jestem w mieście, pójdę do tego hostelu, posiedzę cały dzień, nawet z okna będę patrzył, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A mówi, nie, no nie da rady, chłopie, mówi, przyjedź innym razem. I odprowadzili mnie w czwórkę do tej granicy i szkoda, bo mówię, spodziewałem się, że może uda mi się nawet nagrać cokolwiek. Nawet nie mogłem kamery wyciągnąć. Wracając, powiedzieli do mnie, kolego, nie wolno. Tak się skończyła historia z Haiti. Ja spodziewałem się, że chociaż na ten jeden dzień wjadę, że coś zobaczę, wiecie. Ten wszechobecny chaos bardzo skrzętnie wykorzystały gangi, które urosły w siłę, tworząc sojusze z innymi grupami zbrojnymi, dając początek około 7 głównym koalicjom, które dziś walczą o dominację w całym kraju. W miarę ekspansji koalicje gangów w coraz większym stopniu atakują ludność cywilną, karając dotkliwie osoby podejrzane o współpracę z rywalizującymi grupami lub częścią nieskorumpowanych służb, budząc w ten sposób strach wśród mieszkańców poprzez porwania, wymuszenia, morderstwa i nielegalne pobieranie opłat drogowych. Te grupy zbrojne plądrują i palą domy, okaleczając i mordując ludzi bez przebierania w środkach. Stosują także przemoc seksualną, zwłaszcza na kobietach lub osobach niepełnoletnich, by terrorem podporządkować sobie lokalną społeczność. Głównie z tego powodu powstało Bwakale, czyli w wolnym tłumaczeniu z kreolskiego haitańskiego obrobione lub okorowane drewno. Określenie to odnosi się do grup samoobrony społecznej, które postanowiły wziąć sprawiedliwość i bezpieczeństwo w swoje ręce, przeciwstawiając się lokalnym gangom. Jeśli gangi przyjdą nas zaatakować, będziemy się bronić, mamy własną broń, mamy maczety, nie uciekniemy. Matki, które chcą chronić swoje dzieci, mogą wysłać je gdzie indziej. Zresztą dość dosadnie przedstawił ich w swoim materiale Bartek. Posłuchajcie sami. Natknąłem się na zablokowane ulice. To oddolny ruch społeczny Bwakale sprzeciwiający się gangom. Ruch ludzi, którzy po prostu zabijają przestępców. Najczęściej ich biją i palą żywcem. Do tego tutaj doszło, jeżeli chodzi o, za przeproszeniem, wkurw społeczny w związku z tym, jak gangi terroryzowały społeczeństwo. Zwykli ludzie doszli do wniosku, że skoro władza sobie nie radzi, to oni sami uniemożliwią gangom przejmowanie kolejnych dzielnic. Gwałtowny wzrost społecznych reakcji rozpoczął się w kwietniu 2023 roku, kiedy rozeszła się pogłoska o nieuchronnym, dużym ataku członków gangu na kolejne dzielnice w Port-au-Prince. W miarę narastania paniki policja zatrzymała auto na południowych obrzeżach stolicy, którym kilka osób miało broń rzekomo wykorzystywaną przez gangi. Informacja w błyskawicznym tempie rozeszła się wśród okolicznych mieszkańców, którzy rozprawili się z członkami gangu, nie przebierając w środku, tak jak robią to sami gangsterzy, zastraszając tamtejszą ludność. Zwykli ludzie powiedzieli dość. W bardzo dosadny dla przykładu sposób. Materiały filmowe z dokonanego na gangsterach linczu są dostępne na YouTubie i innych mediach społecznościowych, jeśli oczywiście kogoś z Was bardziej to interesuje. Natomiast ja przepraszam, ale nawet z powodu moich niektórych młodszych widzów lub Waszych dzieci, które mogą być obok Was, nie będę pokazywał zbyt drastycznych ujęć. Wracając do tematu, to wszystko wskazuje, iż ośmieleni tymi wydarzeniami, a także wiadomością o śmierci potężnego przywódcy gangu Tima Kaka, coraz większa liczba zwykłych ludzi zaczęła tworzyć grupy Straży Obywatelskiej lub przyłączyła się do nich, aby bronić się przed atakami gangów w swoich dzielnicach. Tylko w kwietniu organizacje międzynarodowe odnotowały 164 przypadki śmiercionośnych działań tłumu i linczów rzekomych członków gangów. I chociaż ruch Bwakale przyciągnął w ostatnich miesiącach uwagę międzynarodową, samozwańcze działania na Haiti mają długą historię, bowiem grupy znane również jako Brygady Czujności istnieją od dziesięcioleci i zwykle stają się aktywne w okresach niestabilności politycznej lub po klęskach żywiołowych w odpowiedzi na bezradność państwowych sił bezpieczeństwa do ochrony tamtejszej ludności. Raport ONZ udokumentował prawie 500 linczów w latach 2012-2015, czyli w okresie, w którym kraj zmagał się ze skutkami huraganu Sandy
trzęsieniem ziemi z 2010 roku i epidemią cholery. Również przed niedawnym gwałtownym wzrostem w pierwszych miesiącach 2023 roku miało miejsce 75 epizodów ataków samozwańczych, co może nieco zaskakiwać i być jednocześnie przejawem bezsilności i pewnego rodzaju zdrowego rozsądku, to fakt, iż politycy i inni obywatele nie zaangażowani w takie działania wcale nie wzywają do zaprzestania takich poczynań. Władze ograniczyły się jedynie do zamieszczenia komunikatu prasowego wydanego na początku marca przez ministra sprawiedliwości, w którym przytoczono przepisy konstytucyjne umożliwiające obywatelom obronę w przypadku włamań i grabieży. Ale dwa tygodnie później 18 haitańskich organizacji społecznych zaapelowało do obywateli o utworzenie grup samoobrony, aby zapobiec zajmowaniu przez gangi większego terytorium. Wydaje się, że grupy Straży Obywatelskiej składają się głównie z młodych ochotników i jak dotąd są luźno zorganizowane. Źródła medialne mówią o tak zwanych grupach kryzysowych i o tym, że niektóre z nich komunikują się ze sobą, ale nie ma dowodów ani na systematyczną współpracę między brygadami w różnych dzielnicach, ani też na to, by były dowodzone odgórnie. Ich członkowie są odpowiedzialni za ustawianie punktów kontrolnych w strategicznych lokalizacjach, ale również, poza niektórymi miastami lub dzielnicami, ludzie ci sprawdzają dokumenty tożsamości i przeszukują osoby wchodzące i wychodzące, tak aby mieć pewność, że żadna uzbrojona osoba nie wkroczy na monitorowany przez nich obszar. Brygady te egzekwują nawet godzinę policyjną, na którą mieszkańcy nieformalnie się zgadzają, ale także prowadzą patrole w kilkunastoosobowych grupach. Oczywiście nie otrzymują za to formalnego wynagrodzenia, lecz mieszkańcy, pomimo swego ubóstwa, często zapewniają im wyżywienie lub odwdzięczają się w możliwy dla siebie sposób. W ostatnich miesiącach doszło więc do nieformalnej współpracy między tymi cywilnymi strażnikami a państwowymi siłami bezpieczeństwa. Przedstawiciele policji, co może zaskakiwać nas Europejczyków, przyjmują z zadowoleniem taką współpracę pomiędzy zwykłymi ludźmi a siłami walczącymi z gangami. Sytuacja ta nie jest jednak tak zero-jedynkowa, jak mogłoby się z boku wydawać, ponieważ na niektórych obszarach cywile zawarli sojusze z gangsterskimi grupami zbrojnymi, aby odpierać konkurencyjne gangi. Na przykład w wioskach w Dolinie Artibonite miejscowi wsparli koalicję gangów kierowaną przez przywódcę znanego jako Time Pri w walce z innymi grupami. Jak twierdzą haitańscy urzędnicy, ze względu na brak obecności policji na tym obszarze, miejscowi nie mają innego wyboru, jak tylko połączyć siły z grupami dowodzonymi przez Time Pri, który ich zdaniem ochroni ich przed atakami rywalizującymi ze sobą band. Teoretycznie nie powinno więc nikogo zaskakiwać, że po latach gangsterskiego terroru ruch Boakale zyskał poparcie u tak wielu Haitańczyków, którzy wręcz kibicowali kampanii prowadzonej przez obywateli przeciwko bezlitosnym gangom wobec bezsilności i bierności służb państwowych. Grupy polityczne, takie jak Porozumienie z Montany, które poparły taką działalność społeczną, nazywając to rozwiązaniem kryzysu haitańskiego, zachęcają te samozwańcze inicjatywy do działania, podkreślając, że prawo do uzasadnionej samoobrony jest święte. Przy czym ostrzegają jednocześnie, że grupy te powinny powstrzymać się od popadania w skrajności lub dosadniej amok zaślepiający podejmowanie działań do przyłączania się do Boakale. Mimo, że zmniejszenie przemocy zdecydowanie pomogło rządzącym. Ale to może być pewną przesłanką, iż sami mogą mieć powiązania z gangsterami i czerpać z tego osobiste korzyści. Biorąc pod uwagę słabość sił bezpieczeństwa Haiti, wydaje się być mało prawdopodobne, aby w najbliższej przyszłości państwo było w stanie samodzielnie powstrzymać narastającą przemoc. W październiku 2022 roku premier Henry zwrócił się na piśmie do sekretarza generalnego ONZ o rozmieszczenie wyspecjalizowanych sił międzynarodowych w celu wsparcia lokalnej policji. Według sondaży taki kierunek działań cieszy się połowicznym poparciem większości Haitańczyków, którzy wyjątkowo dobrze pamiętają historię nieudanych interwencji międzynarodowych oraz bolesnej przeszłości kolonialnej pod Francuzami. Co również może Was zaciekawić, to właśnie nasi przodkowie zostali wysłani przez Napoleona do tłumienia ówczesnego powstania i niektórzy ich potomkowie nadal pamiętają o swoim pochodzeniu, bo ostatecznie część z nich przyłączyła się do powstańców i osiedliła się na tamtejszych terenach.
Kiedyś opuściliśmy Polskę i osiedliliśmy się tutaj, w Kazal. Daleko, na wypalonych słońcem górach Haiti, żyją ludzie, którzy nazywają siebie Polakami. Przez wieki historia legionów polskich na Haiti zatarła się. Jedną z pewnych rzeczy jest jednak to, że wielu Polaków przybyło na wyspę z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Haitańczycy szybko się nim zainteresowali. Przypłynęli tu Polacy, katolicy. Przypłynęli z Matką Boską Częstochowską. I Polacy służyli jej, była bardzo potężna. W końcu odkryliśmy, że to duch, Ezili Danto. W ten sposób częstochowska Bogurodzica nabrała haitańskich kształtów. Dwie blizny zamieniły się w zdobyte podczas powstania niewolników trzy blizny, a trzymany na rękach Jezus zamienił się w dziewczynkę. Stała się patronką miłości i symbolem piękna. Wracając jednak do naszego przewodniego tematu, haitańskie władze, jak i mieszkańcy nie widzą obecnie zbyt wiele innych możliwości zakończenia przerażającej przemocy w swoim kraju. Jednakże międzynarodowi partnerzy Haiti niechętnie chcą podjąć taką inicjatywę. Czemu? Można się jedynie domyślać. Ale powiem wprost, Francuzi pozbawili tego kraju niemal wszystkich zasobów naturalnych, więc chyba więcej dodawać nie muszę. W drugim piśmie wysłanym do ONZ na początku lipca, którym ponowiono apel o utworzenie międzynarodowych sił specjalnych, podkreślono, że konkretna propozycja ONZ dotycząca ram operacyjnych takiej misji, czyli składu, czasu trwania i finansowania, mogłaby pomóc zmotywować zagraniczne rządy, które pozostają niezdecydowane w tej sprawie, do wysłania swoich wojsk stabilizacyjnych. Po tych prośbach haitańskich rządzących 14 lipca 2023 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie przyjęła rezolucję dotyczącą swojej dość symbolicznej obecności, decydując się, że zostanie oddelegowana na Haiti jednostka policji i więziennictwa, która będzie składać się z maksymalnie 70 pracowników cywilnych pełniących funkcję doradców policji i więziennictwa. Natomiast jedna z jej jednostek odpowiedzialna za przestrzeganie praw człowieka będzie dysponować specjalnymi zdolnościami do zajmowania się przemocą na tle seksualnym i ochroną kobiet. Musimy mieć przy tym wszystkim świadomość, że interwencje na Haiti mają burzliwą historię, włącznie z naszą za Bonapartego. A sam sekretarz generalny ONZ zwrócił niedawno uwagę, że haitańscy wojskowi przekazujący podległe im oddziały robią to niechętnie ze względu na wciąż trwający impas polityczny wśród zwalczających się elit politycznych. Na marginesie, skądś takie zwalczanie się znamy. Donald Tusk, prawdziwy wróg naszego narodu. Prezes Kaczyński powiedział, że on chce kupić Żabkę. Panie prezesie, drogi Jarosławie, ja mam taką propozycję. Chodźmy do Żabki, pierw zrób chociaż raz zakupy w Żabce. Zanim kupisz Żabkę, kup coś w Żabce. Zobaczysz, jak wygląda życie, zobaczysz, jak ludzie kupują i odliczają każdy grosik, żeby starczyło. Bo jak Donald Tusk mówi, że ma szacunek do ludzi pracy, to wszyscy ludzie pracy, my wszyscy ludzie pracy, robotnicy z wyprzedawanych zakładów, robotnicy wypychani na emigrację, ludzie pracy pracujący po 5-6 zł za godzinę, muszą się zacząć bać. Tusk jest jak pyton, który tak przytula, aż udusi. Mateusz, ale z ciebie bambik. I ja też będę tym, który zatknie twoją głowę na włóczni, po czym ustawi ją na środku myrtany, tak, żeby wszyscy mogli cierpieć. Więc tego typu zachowania również na Haiti zdecydowanie uniemożliwiają utworzenie szerszej koalicji wspierającej jakikolwiek rozwój tego kraju we właściwym kierunku, mogącym ewentualnie poprawić sytuację mieszkających tam ludzi. Podsumowując całą zagmatwaną i wręcz tragiczną sytuację tego kraju, można powiedzieć, że wątpliwe jest, aby w najbliższych dekadach państwo to posiadało coś więcej niż urokliwe widoki, swoją bogatą historię i piękne, lecz w większości zaśmiecone plaże. Haiti stało się więc momentami krajobrazową namiastką raju, ale na nieszczęście jego mieszkańców zapomnianym przez Boga lub rajem utraconym. Tyle na dziś, dziękuję za waszą uwagę i do następnego razu. Cześć! W 1983 roku haitański reżim nakazał przeprowadzenie badań w polonijnych miejscowościach.
Przedstawiona prezydentowi broszura na ten temat posiada zbiór fotografii. Znajdziemy tam niebieskookie mulatki w słowiańskich warkoczach. W drugiej części umieszczono zbiór przysłów, jakich używają miejscowi. Znajdziemy w nich odniesienia do Polski. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste, to jak drut. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty.